Witam, to jest pomidor o nazwie Cudo Świata. Cudo Świata, numer 19 w mojej prezentacji. Jak do tej pory 9 sierpnia zerwałam jeden owoc. Teraz są kolejne dojrzałe. Mamy 15 sierpień. Spójrzcie, czy wyglądają tak samo jak na opakowaniu. Nie. A dlaczego? Bo nie mają ostro zakończonej końcówki, tak jak widać na opakowaniu. Ani jedna sztuka dojrzała, ani nie dojrzała. Spójrzmy. Wszystkie są okrągłe od dołu. Tu na dole są jeszcze dwa dojrzałe pomidorki. Czyli mamy 5, a łącznie z zebranym 9 mamy 6 pomidorków. Późno weszły u nas w owocowanie, bo też sadzonki późno były sadzone. Numer 19. Spójrzcie, krzak jest wysoki na jakieś 3 metry, nawet wyżej, silnie rosnący, piętrowo grona rozmieszczone. Oj, bardzo ostre słoneczko jest, także tak wygląda. I wychodzi na to, że tylko jeden krzaczek mam tej odmiany. A z reguły w większości są po 2 krzaczki sadzone. Większy od koktajlówki, mniejszy od mięsistego pomidora dużego. Takie coś. Zaraz rozkroimy go. Tylko wiecie co? Zrobimy tak, że rozkroimy tego pierwszego, pierwotnie zerwanego. Zmierzymy zawartość cukru. 9 zrywany był. A potem najdojrzalszego z tych. Czy będzie różnica w zawartości cukru i w smaku? Waga pomidorka ma wahać się od 80 do 120 gram. Wysokość krzaka 1,52 m, z czego u mnie jest 2 razy tyle. Zaczynamy. To jest pomidor zerwany 9 sierpnia, 6 dni temu. Ile waży? Zrobił się miękki. 33 deko. Zaraz go rozkroimy. I z tych wybiorę najmiększego tego. 44 deko. Dobrze. Czy będzie dostatecznie słodki jak dla mnie? Najpierw ten z 9 sierpnia. Tak struktura wygląda. Nasion wiele nie zbiorę, bo nie mam na to czasu, a chcę tak szybko pokazać po prostu, jak wyglądają w środku. Taki zróżnicowany świat jest pomidorów. Dobrze. Mamy pesteczki od razu tu, kilka sztuk, potem resztę i próbuję. Skórka zostaje na podniebieniu, szybciutko się odłącza, mało słodki. Nie wyczuwam kwasku jako takiego. Lekki. Lekki kwasek, bardzo delikatny, ale zero słodyczy.
Jaka zawartość cukru? 5% w skali BRICS. Rzeczywiście zgadzałoby się z tym, że nie wyczuwam czegoś tutaj pod moje kubki smakowe. 5%. Trzeba wytrzeć, wyczyścić miejsce, w które wciskamy sok, płyn. Dobrze. I teraz pomidor zerwany dzisiaj. Czy będzie jakaś różnica? Miękki jest, miękki. Soczysty? Owszem. Oj, powiedziałabym, że jeszcze mniej słodki. A jest na pewno dojrzały. Ciach. I zerkamy. Jest 5 i ciut więcej z lewej strony ta podziałka. Pod 6. Kurczę, jakie to trudne. Z lewej strony granica białego i niebieskiego. Ale jest bardziej kwaskowy od tego z 9 sierpnia. Także żadne cudo świata. Trzymajcie się. I do następnej próby. Czy odnajdę smak pomidora z dzieciństwa, z dawnych lat? Tak jak i truskawek, chciałabym dostać sadzonek tych, które to były kiedyś. Były takie, które się murzynki nazywały. Mega pyszne. Do widzenia.